Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników grzybiarskich wypadów na grzyby. Wspólne grzybobranie z kolegami z pracy, czyli Damian. Cześć, Damian. Damian, Jarek. Cześć. I tego pana z przodu znacie najczęściej. Najczęściej występuje na moim filmach, czyli Grzesiu. Grzesiu, siema. I drodzy Państwo, nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca, czyli Świętokrzyskie Lasy, nie inaczej, nic dodać, nic ująć. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film w moim i kolegów wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 8:55, czwartek, 22 września 2022. I w ten czwartkowy dzionek nakręcimy film wspólnego grzybobrania z kolegami z pracy. Więc interesują nas dzisiaj przede wszystkim nie kanie, sowa, inaczej zwana kania, bo mam ochotę na kanie, to Grzesiu nie kania. I zobaczycie, drodzy Państwo, co uzbieramy, więc zbieramy wszystko jak leci, borowiki, podgrzybki, to co rośnie, ale interesują nas i mnie przede wszystkim kanie, czyli wypad z kolegami na kanie, nie inaczej. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Każdy rozchodzi się w swoją stronę. I tak to mniej więcej wygląda. Więc zaczynamy dzisiejszą imprezę. A więc Grzesiu, przewodnikiem naszym, nie wie o co chodzi, ale prowadzi równo. To nie kania. Idziemy, drodzy Państwo, u Grzesia już są kanie. Pokaż, co masz. Kanie. Kanie. Damian mi dał dwie, te większe, mniejsze. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli, drodzy Państwo, wspólny wypad z kolegami ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Widzicie, to idzie pierwszy ten. Czyli jest co? A, widzę, mała. Bierzemy, bo tak mówiłem, drodzy Państwo, mam ochotę na kanie. Ja typowo dzisiaj za kanią. I oby Grzesiu, dopisały. To bałty dodatki, będziesz miał więcej miejsca. Ja korzonki lubię jeść. Lubisz korzonki jeść? No, ja. No, no widzicie, drodzy Państwo, są ludzie, co i korzonki. Mnie to nerwuje, jak widzę i korzonek sam wystaje, ołówek ścięty, to mnie już gotuje. Gotuje. Więc dlatego Grzesiu zjada kanie z ogonkami. Z korzonkami. Sowę. Grzybki dopisują. Teraz delikatnie, krótko, bez korzonków. I jedną na drugą. Korzonki są niepotrzebne. Tak, żeby nie pognieść. I o kanie mi dzisiaj, drodzy Państwo, chodziło. Kanie. I kanie. Wiecie, drodzy Państwo, jesteśmy w miejscu, co rosną kanie. Bo u mnie w tych moich miejscach kań nie ma. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. Czyli godzinny wypad na kanie w moje miejsca. Zamiast nie było kań nic. To są, ale drodzy Państwo, rydze, mleczaje. Zobaczcie. Mleczaje. Ale takie z pleśnią. Tu kolejny. Więc tak widzicie, interesują mnie dzisiaj kanie. No ale czy będą, zobaczcie sami. Mam ochotę na kanie i tyle. Więc wybrałem się do tego lasu. No ale może jakąś trafię. Szukam, drodzy Państwo, kań.
A tu napotkałem borowika. Piękny borowik. Więc przytulę go. Przytulę go. Drodzy Państwo, soczysty. Ła. Superowy borowik. Więc go przytulę. Ale interesują nas dzisiaj, wiecie co, sowy, czyli kanie, na którą Pyza ma ochotę. Więc idziemy dalej, szukając grzybów, ale przede wszystkim sowy, kani. Tu, drodzy Państwo, mamy czerwonego kozaczka. Więc zabiorę i tak mówię, szukam kań. To jest las, w którym późną jesienią zbieram rydze, mleczaje. To nie jest typowy las borowikowy, no ale trafiają się borowiki. Ale ja dzisiaj, tak mówię, za innym rodzajem grzyba, więc podążam dalej. Ale nie widzę, żeby z daleka jakieś sowy, kanie stały. Ale pochodzimy. No i zbieram przy okazji wszystko to, co przede mną rośnie. Las, jak widzicie, inny. Ale na razie kani żadnej nie widzę. Będzie trzeba iść na prześwity w trawy przy wyjściu z lasu. Przy drogach. Kanie lubią na polanach rosnąć. No i powiem szczerze, że kanie ostatnio tutaj zbierałem ponad 30 lat temu. No i były, a na tą chwilę na razie nic nie widzę, ale miejmy nadzieję, że na jakąś trafię, napotkam i cel swój osiągnę w postaci grzyba, którego sobie dzisiaj zaplanowałem. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co uda się trafić w tym lesie. Mamy, drodzy Państwo, sitaki. Zobaczcie, jak dużo sitaków. Sitaki. Dokładnie. Sitak. Zobaczcie, ile tego jest. Jakie ładne. Nic dodać, nic ująć. Jak pięknie rosną sitaki. Ale one nas dzisiaj nie interesują, więc idę dalej za sową, inaczej zwaną kanią. Zobaczcie, jakie fajne tutaj miejsce. Z daleka nie widać żadnej czubajki, kani, ale widać prawuska. Zobaczcie, jaki ładny. Z daleka widać, jaki olbrzym. Więc podejdziemy. I taka piękna sztuka. Zobaczcie, jaki piękny prawusek. Więc taki prawusek, gigant. Zobacz, jaki wielki borowik. Zdrowy. Z tych kapciowatych do suszenia w sam raz. Jak widzicie, zdrowy, w pełni ukształtowany, dorodny prawusek. Nic dodać, nic ująć. Jak widzicie, tylko czerwony kozak, sitaki oraz dwa borowiki z tamtego miejsca. Teraz nowy las, nowe wyzwania. Też pierwszy raz jestem w życiu w tym lesie i dlatego muszę pilnować się kolegów. Mam pięknego rydza. Zobaczcie, jaki piękny
rydz. Więc go przytulimy. Widzicie, jaki las. Drodzy Państwo, górzaste tereny, jak to Góry Świętokrzyskie się mówi. Już idę. Grzesiu ma ładne prawuski, więc Wam pokażę, co i jak. Zobaczcie, jaki ładny prawusek. A taki akurat do wzięcia. Nie, Jarku? No, idealny. Idealny. A tamtego kapcia raczej chyba zostawimy, nie? Tak, tamtego nie bierzemy. Tamtego nie bierzemy, czyli zobaczcie. Przekrój kawałek, żeby pokazać, co i jak. Zobaczcie. Zdrowy. Zdrowy. I jeszcze jeden taki jest tutaj, ale tego zostawimy. Zobaczcie, jaki. Więc szukamy dalej w tych świętokrzyskich lasach naszych prawusków. Jarku, dokładnie, pomału. I miejmy nadzieję, że jeszcze trafi się sporo dzisiaj grzybów. Ciekawe, gdzie nasz Damianek? To są, co też zbierałem. A więc Damian, zobaczcie, koledze, przy okazji, bo chyba dość masz tych kań. Wystarczy. Wystarczy. Więc widzicie, ja to muszę jakoś poprzekładać i rydzę znajduję. Poprzekładamy to, zwolnimy koszyk u kolegi i będą dzisiaj, drodzy Państwo, smażone kanie. Dosłownie. Nic dodać, tak. nic ująć. Jareczku, jak jest? W pytę. Widzicie sami, jak kolegów nauczyłem. Bianku, jak idziemy teraz? Ty rządzisz tutaj, twoje miejsca. Idziemy w górę, tak? Dobra, do góry, tak skakają kangury. Dobrze, świętokrzyskie scyzory na grzybach. Nic dodać, nic ująć, ale ja za nim nie doszedł. Pójdę trochę bokiem, tak żeby było w pytkę. Kilka rydzy, które trafiłem. No i kanie poprzesypywałem, poprzenosiłem do papierowej torebki. Mniej więcej tak to wygląda. Na borowiki nie mam dzisiaj ochoty, ale jak będą, to kolegom dam. Interesują mnie kanie. No i rydzę, tak żeby sobie usmażyć, zjeść. Więc idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Drodzy Państwo, na pewno takie wspólne zbieranie grzybów z kolegami z pracy. Jest pytka, nic dodać, nic ująć. Chłopaki gdzieś odeszli daleko, a ja chodzę, nagrywam. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co i jak w dalszej części mojego filmu. Zapraszam. Pinaczka. W tym lesie jest niewąska. Zobaczcie, wąwóz, góra, dół. Trzeba spinać się, schodzić, więc ciężki las do zbierania grzybów. Niełatwo się chodzi, no ale bajecznie, bajecznie, bajecznie. I piękny borowik. Piękny borowik przede mną. Zobaczcie, góra, dół. A tu taki piękny borowik. Może któryś z kolegów będzie chciał na suszenie takiego pięknego borowika. Więc idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. I tutaj taki prawusek. O, widzicie? A tu co jest? Tu jest podgrzybek, no ale jakiś zmęczony. Więc tylko tego borowika przytulę. No i szukam dalej. W górkę, w dół. Ale ja idę tam, gdzie jest bardziej płasko. Drodzy widzowie, a tu zobaczcie. Zobaczcie, drodzy widzowie. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki piękny prawusek, gigant. Oczywiście tu mam kanie, ja prawych nie biorę. Zdrowy, zdrowy prawy i drugi zdrowy. Czyli zobaczcie, jaki piękny prawy
pół koszyka. Nic dodać. Jest kolejny. Kolejny prawóz świętokrzyskiej ziemi. I kolejny. Ten taki młody. Zobaczcie. Więc widzicie, jak to wygląda. Zdrowy. Zdrowy. I dlatego liczę grzyby, drodzy Państwo, bo zobaczcie sami. Cztery borowiki i cały kosz. Więc ja takich grzybów nie lubię zbierać, ale któremuś z kolegów dam. Więc rydze, kanie i grzybki dopisały, więc szukamy dalej, spinając się, a to w górkę, a to schodząc z górki w dół. I mamy kolejne dwa piękne rydze. Ok. I tutaj piękny. Zobaczcie. I tak to mniej więcej wygląda. Tak to wygląda, ale ten jest piękny, przyznać musicie mi rację. Zobaczcie, jaki cudny borowik. A więc, drodzy Państwo, Damian ma też takie, ale trzeba się nachodzić pod górę, nie? Lekko nie jest, nie? Ale to masz, jakie okazy masz, masz, Damianku. Dzięki. To za to masz wszystkie, bo ja Ci powiedziałem, że Ci dam, proszę Cię. Ja to tylko wezmę sekanie i parę rydzy. I tego sobie sprawdź jeszcze, zobacz tego. Ten jest dobry. O, ja też mam takiego, nasuszony jest. No, i zobaczcie, drodzy Państwo. A ja dalej szukam sobie grzybów, które mnie dzisiaj interesują, czyli rydze i kanie. Więc, drodzy Państwo, ja pozbyłem się borowików, pięknych sztuk, które trafiłem. I skupiam się na szukaniu sowy, czyli kani, bo mam ochotę na grzyby dzisiaj smażone, czyli rydze oraz kanie zwane sowami. O, dzisiaj interesują mnie grzyby smażone, które da się usmażyć i bezpośrednio zjeść prosto z patelni. Więc, drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda, czyli kanie są. Mało. Kanie są. Jareczek też ma dwa borowiki oraz szału tu nie ma, nie? Nie ma szału. Tam co znaleźliście, tam było więcej, ale inny las chyba, nie? No, tam to taki sosnowy. Sosnowy las, więc zobaczycie na końcu, drodzy Państwo, co Jarek z Damianem trafili przed naszym dzisiejszym, parę godzin wcześniej. O, zobacz, jaki ładny. Co to jest? Larwa motyla. Motyla, no. I Grzesiu też ma trochę kań. I tak to mniej więcej wygląda. Mamy kolejną sowę. Ale widzę tylko jedną sztukę. No ale pojedynczo. Pojedynczo. I się uzbiera. Kanie, sowy. I coś smacznego, drodzy Państwo, jest w pytkę. A więc, Grzesiu, zobaczcie, ile teraz dozbierałeś? Z 20 kań. Z 20 takich malutkich. Zobaczcie. Dobre do słoika. Dobre do słoika. A no więc piękne kanie dorodne. Piękne kanie. Tutaj mam rydze, kanie. No i Grzesia, co widzieliście. I mamy co. Miały być kanie, są sowy, kanie. Nic dodać.
Nic. Więc Jarka dobytek. Zobaczcie, jakie ładne podgrzybki. Prawuski, kanie. Podgrzybki to Damiana. Damiana? No i te wiadro, co dzisiaj. No i te z rana. Z rana też koledzy byli przed nami, zanim umówili się. To ile chodziliście tam gdzieś? Z godzinę. Z godzinę i uzbierali trochę podgrzybków. Prawusku, zobacz, jakie piękne borowiki. Jakie śliczne. Prawuski. Nic dodać, nic ująć. Czyli teraz, jak to się mówi, jedziemy dozbierać. Gdzie? Prawdziwków, nie? Tak, dokładnie. Nie możemy powiedzieć gdzie, ale nie możemy powiedzieć gdzie, ale niedaleko. Ale tak samo nie blisko. Więc jedziemy na borowiki i podgrzybki. Kanie już mamy, więc dozbieramy jeszcze. Drodzy Państwo, teraz drugi las. Miej górzysty. I postaram się tu dla Was coś nakręcić wspólnie z kolegami. Czyli od nowa dzisiejsza zabawa. Wszystkie moje kanie i rydze w bagażniku. I dalej zaczynamy. Czyli jest godzina 10:45. Czwartek, 22 września 2022. I trochę pochodzimy za prawuskami. Podgrzybkami, prawuskami. No i widzicie, na wejściu coś jest. Podgrzybki. Dwa podgrzybki, które damy dla kolegów, bo mnie dzisiaj tylko interesowały kanie. Chyba chłopaki rybę. Wszystko wyzbierali. Tu jest inny las, płaski, ale jest fajnie, fajnie. Więc podgrzybek kolejny. Ale szukamy dla kolegów jakichś jadalnych grzybów i zobaczymy. Zawsze to inny teren i pochodzimy pomalutku, powolutku, szukając jadalnych grzybków. Chłopaki gdzieś tam poszli w swoje miejsca, a ja nie znam lasu, to sobie tak pochodzę pomalutku, powolutku. Najważniejsze, że kanie mam i cieszy. Cel osiągnięty. Najważniejsze, że będzie smażone. Kolejny podgrzyb. Tam widzę następnego. To nie, ale to. Nie? Okay. Nie wiem, gdzie oni są. Jak coś będą dzwonić, a ja sobie pójdę trochę z boku, podzwiedzam las, bo to zawsze jest inny niż ten mój, moje, co przeważnie kręcę filmy, ale fajnie, fajnie jest, jest w pytkę. Więc drodzy Państwo, idziemy powoli, pięknie jest, zobaczcie sami, jest pięknie. Ślicznie jest po prostu w tych miejscach, nie inaczej, zielono, pięknie, więc idziemy dalej, jak to się mówi, ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Tak, ja zbieram, lasu nie znam, ale na prawo, przed siebie, na lewo, idziemy w stronę kolegów. Idziemy gdzieś do kolegów, którzy gdzieś się porozchodzili po swoich miejscówkach. Nie inaczej. Cisza, spokój, ale pięknie, zielono. Tam, tu co mamy, też nie. Ale na razie nie widzę jakichś jadalnych grzybów, nawet maślaków. Tylko te trzy, cztery podgrzybki, które są w moim koszu. A tu co mamy?
Nie, 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 nie. Więc idziemy dalej. Się zrobiło. Nie jest wysoki las, a się ciemno zrobiło. Może padać. Zapowiadali deszcze. No ale idziemy dalej, dalej. Wyjdę tam, zobaczymy na prześwicie, co się dzieje. A na razie nie mam żadnego prawózka. Chłopaki z rana musieli wszystko obskoczyć, dokładnie zebrać, zanim my do nich przyjechali z Grzesiem w gości na grzybobranie. Kto znalazł, to znajdzie. A kto nie, będzie tylko chodził. No ale zobaczymy teraz, co rośnie między tymi brzuskami na tym prześwicie. Powinny być kozaki. No i są, czyli pierwszy kozak. Piękny. I drugi. Dwa kozaki. Jak fajnie. Tutaj też mogą być kanie. Prześwitami chodzimy. Głęboko w las nie wchodzę. Zwiedzam. Patrzę, co się dzieje mniej więcej. Jak to wygląda. Ja, błoń. W środku lasu jabłoń i jabłka. Zobaczcie, jak bajecznie. Jabłoń w środku lasu. Mamy grzybka, więc fiku miku, przytulimy go. Idziemy dalej. Jeden. A tutaj jest drugi. Nawet taki maluszek. No ale cieszy. Drodzy Państwo, napiłem się kawy. Więc wasze zdrówko. Jeszcze raz najlepsze, drodzy widzowie. Idziemy dalej. Spacerując po lesie. Szukając jakichś grzybków, sitaków. Zobaczcie, niedużo. Ale zostawimy, bo za małe. Te, które wam pokazywałem na początku filmu, co parę dni temu byłem typowo za Sową Kanią, były większe, które nie zrywałem. Co mamy? Jak maślaki podobne, ale nie, 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 nie. Coraz więcej jest psiaków, grzybów niejadalnych. No ale interesują nas prawuski, podgrzybki, kozaczki. I widzicie, inny las i już inne grzyby. Inne grzybki. Ja daleko od samochodu nie odchodzę, tak aby daleko nie odejść, bo koledzy też za chwilę będą dzwonić niedługo, będziemy kończyć imprezę, bo nie mają czasu. Dzisiaj dzień wolny mamy od pracy, więc nie mogę daleko odchodzić, bo jakbym był sam, to ja bym uderzył w dugą. Bardzo daleko bym odeszedł i na pewno by coś się trafiło. A tak to zbieram blisko samochodu, tak aby nie było ze mną żadnego problemu. Też psiok. Więc tak mówię, ale tu z brzegu nic nie ma. Ale najważniejsze, że znalazłem kanie, rydze i piękne prawdziwki. Widzieliście zresztą to, czyli jednego przeogromnego gwoździa dzisiejszego programu. Więc kroczymy dalej. Jakąś ptaszynę coś wszamało, więc kroczymy dalej ku leśnej przygodzie.
bo taka gratka z kolegami z pracy nie zdarza się co dzień. To podgrzybek, ale jak pięknie. Pięknie jest, drodzy Państwo. I jeden podgrzybek. Kolejny grzybek. Pojedyncze sztuki, które zbieram. Jest pięknie. Cisza, spokój. Ciekawe, gdzie oni są. No ale na razie chodzę sobie sam i zbieram jakieś grzybki, które któremuś dam z kolegów, bo mnie interesują tylko kanie, które znalazłem wcześniej, i rydze. Tak mówię, miałem ochotę na smażone i będzie smażone. Jest bajecznie. Kolejny strupek do koszyczka. Ciekawe, co koledzy trafią, no ale pokażę Wam, jeśli nie pojadą. Zobaczymy. Wiecie, znają miejsca, a ja tutaj nic nie widzę, blisko samochodu nic nie widzę, oprócz tych strupków, które zbieram. A więc Jarek, jak tam teraz było? Teraz większość to kozaków białych. Kozaków białych? Tak, jeden czerwony. Czerwony, pomarańczowy raczej. Podgrzybki. Kilka podgrzybków. Kilka podgrzybków. Ryc. A prawdziwków nie za dużo chyba. Jeden. Jeden. No i tak to mniej więcej wygląda, drodzy Państwo, podgrzybki i tamte wcześniejsze. A to są jakie? Podgrzyby. Podgrzyby. I tak to wygląda. I w samochodzie to, co było wcześniej, jak Wam pokazałem. I tak. Damianku, to jak jest? Teraz już wyzbierane tu, nie? Wyzbierane. Patrzyłeś? Wyzbierane. Teraz już po naszej wizycie jest wyzbierane. Wyzbierane. Ale jak na tą porę roku widzicie, grzybobranie udane, nie, chłopaki? A zrobiłeś zdjęcia tamtych kań jeszcze? Tak, tam zrobione. I tak to mniej więcej wygląda. Ja też mam rydzy, kań i wystarczy. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Więc, drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Jak się podobało, łapka w górę, komentarz, czy Wam się film z kolegami podobał. I do następnego. Jedziemy na Kielce. Cześć, narka. Cześć, chłopaki. No pa. Na razie. Podziel się dolarami. Podziel się dolarami, jak to Grzesiu mówi. I jest niewąsko. Drodzy Państwo, jakie piękne. Przeważnie te sosnowe, piękne grzyby. No i udane łowy, zbiór grzybów. Piękne. Mąka przyszykowana. Jajka rozbite, drodzy Państwo. I teraz kanie, które moczą się w mleku. Bułka tarta jest. I zaraz będziemy smażyć nasze sowy kanie. Więc tak to, drodzy Państwo, wygląda. I bierzemy się za szamanie smacznego. I do następnego, jeszcze raz, drodzy widzowie, wspólnego grzybobrania z kolegami.